Zuzanna Kuczyńska, dzień dobry, zapraszam do rozmowy Echo 24, a dziś ze mną w studiu Dorota Witkowska, Ekosystem Wrocław. Dzień dobry. Dzień dobry. Może zacznijmy od bioodpadów. Pojemniki na te właśnie odpady pojawiły się już na większości wrocławskich osiedli. No właśnie, jak się sprawdzają? No mam nadzieję, że się sprawdzają bardzo dobrze. Mieszkańcy do nas często piszą oraz dzwonią z pytaniem, jak wyrzucać bioodpady, to znaczy w czym. Więc tutaj od razu mogę podkreślić, że najlepiej, żeby wyrzucać bez żadnych opakowań, bo opakowania jakiekolwiek, które nie są kompostowane, to jest dodatkowy odpad, który generujemy, więc fajnie by było, żebyśmy już mieli taki nawyk, że jeśli wyrzucamy coś, co nie wymaga opakowania, żeby po prostu wyrzucać bez tego opakowania, czyli bez worka, a jeśli już w worku zbieramy w mieszkaniu, w domu, to ten worek opróżniony, zwykły, niekompostowany wyrzucić najlepiej do żółtego pojemnika, który jest przeznaczony na tego rodzaju odpady. No i podobnie możemy postępować z innymi odpadami, tak przy okazji zaznaczę. Czyli jeśli wyrzucamy szkło czy papier, jeśli ten worek jest czysty, zostawmy go sobie na kolejne użycie, a jeśli jest brudny, no to możemy wyrzucić do żółtego pojemnika, żeby na przykład w szkle, które się zbija przy wyrzucaniu, te kawałki worków gdzieś tam nie zanieczyszczały frakcji. Czyli żeby te śmieci były w tym pojemniku, który stoi, tym brązowy, takie wolne. Ewentualnie worki kompostowalne, ale one muszą być certyfikowane, żeby też nie dać się nabrać samej nazwy worek, ekoworek czy kompostowany, tam powinien być podany certyfikat. Taki listek zielony symbolizuje właśnie, że dany produkt jest kompostowany, to znaczy, że nie rozpada się na mniejsze elementy, tak jak biodegradowalne, czyli biodegradowalne rozpada się na mniejsze, ale nadal tym samym jest, a kompostowane staje się, tak jak skompostowane są odpady organiczne, staje się nawozem albo biogazem. Można wyrzucać też w torbach papierowych, ale to też jest ważna informacja. Torby bez nadruku, bez elementów sztucznych, typu na pewno nie mogą to być torby, które używamy do pakowania prezentów. Najpierw, żeby to były takie torby, które coraz bardziej popularne są w sklepach, czy choćby jak zamawiamy jedzenie do domu z restauracji, często są to torby bez żadnego nadruku, więc takie torby mogą być. Ale jeżeli chodzi o worki, o których Pani wspomniała, one są normalnie dostępne w sklepach? One są normalnie dostępne, z tego co mieszkańcy sami dzwonią, że już sobie znaleźli, że już mają upatrzone jakiś tam model. Z tego co wiem, to nie są to worki, które kiedyś takie worki były dużo, dużo droższe. W tej chwili to już jest na tyle popularny przedmiot, który jest kupowany, więc cenowo też nie jest tak źle, ale tak jak mówię, najlepiej wyrzucać bez, jeśli mamy taką możliwość, dlatego że no, wiadomo, każde dodatkowe opakowanie, no też za to płacimy, więc jeśli ktoś ma taką możliwość i widzi szansę, żeby taki pojemnik po bioodpadach na przykład przepłukać tylko później w domu, albo nawet jeśli ma mało tych bioodpadów, bo często mieszkańcy mówią, że mają tak mało bioodpadów, na co nam ten pojemnik, jeśli mają mało, to tak naprawdę w zasadzie mycie tego pojemnika w domu, w którym tego kosza, w którym zbierają takie bioodpady, to może być dużo rzadziej niż na takich normalnych, przy innych odpadach. Mieszkańcy coraz częściej skarżą się na bałagany wokół śmietników. No właśnie, może wyjaśnimy tą kwestię raz na zawsze. Kto za to odpowiada? Za to, kiedy śmieci są wywożone i jak wygląda porządek wokół samych śmietników? Generalnie harmonogram ustalany jest z zarządcami nieruchomości. Mówimy tu o nieruchomościach wielolokalowych, więc tutaj nasz wykonawca ustala harmonogram odbioru oraz ustala z zarządcą, ile, czy też z właścicielem takiej nieruchomości, ile pojemników danego rodzaju ma być. Jeśli pojemniki są przepełnione i wskutek tego przepełnienia powstaje bałagan, na przykład pojemnik na szkło jest pełny i osoby wyrzucając szkło stawiają szkło koło tego pojemnika, to taki bałagan ma sprzątnąć nasz wykonawca przy najbliższym odbiorze. Czyli powinniśmy dostać informację my albo zarządca, albo nasz wykonawca, że są przepełnione pojemniki i mimo, że odbiór powinien odbyć się według harmonogramu za jakiś czas, to już wcześniej ten odbiór powinien być po otrzymaniu takiego sygnału i nasz wykonawca powinien to posprzątać. Inaczej się ma rzecz w przypadku, kiedy osłony, czy też miejsca, gdzie stoją pojemniki, są zanieczyszczone różnego rodzaju odpadami i to odpady nie wynikają z przepełnień pojemników. Na przykład meblami, elektroodpadami, jakimiś, bardzo często osoby wyrzucają odzież w ten sposób, zostawiają w torbach, ktoś się gdzieś tam rozrywa, ktoś coś szuka i powstaje takie mini śmietnisko i tak naprawdę te odpady powinien sprzątnąć zarządca, bo zgodnie z przepisami zarządca nieruchomości i
właściciel odpowiada za utrzymywanie czystości i porządku na swojej nieruchomości, a zwłaszcza w miejscach gromadzenia odpadów. Mhm. I tutaj najlepiej, jeśli widzimy, że coś takiego się dzieje, zgłaszać od razu z punktu widzenia mieszkańców, zgłaszać od razu do zarządcy, że ma podjąć interwencję, temu przeciwdziałać. Czyli przede wszystkim sprzątnąć to, co jest, oraz może zweryfikować swój sposób komunikowania się z mieszkańcami. Mhm. My podstawiamy kontenery na cały rok. Już w styczniu wiadomo, kiedy te kontenery będą. Można taką informację mieszkańcom przekazać. Często zarządcy tak robią, że informacje naklejają na bramach, informują na stronach takich na przykład wewnętrznych, jeśli są jakieś strony facebookowe chociażby. I no, mieszkańcy powinni się do tego dostosować. Czyli jeśli 15 listopada będzie stał kontener przy danej nieruchomości, to poczekać z wyrzucaniem mebli pod osłony 14 bądź 13 albo 17, tylko wstrzelić się w ten termin. Mhm. Jeśli jest problem, bo widzimy, że podstawienia są w czasie, które nam nie pasuje, albo są za rzadko na danej nieruchomości, zawsze można z zarządcą porozmawiać i zarządca może do nas wystąpić o dodatkowe kontenery. Mhm. W miarę możliwości to jest kwestia koło czekania tydzień, dwa lub trzy, w zależności od dzielnicy, od tego, jak te kontenery są zaangażowane, i my takie pojemniki też możemy podstawić dodatkowo. Więc generalnie, jeśli są przypełnienia pojemników, nasz wykonawca ma to uprzątnąć. Jeśli bałagan w osłonie wynika z innych czynników, obowiązkiem zarządcy jest to uprzątnąć. I tutaj mieszkańcy też powinni się trochę może poczuwać do tego, że jeśli nie zgłoszą tego zarządcy, ani nam, albo wykonawcy, albo straży miejskiej, to z małego bałaganu może się zrobić bardzo duży bałagan, który też de facto i tak będzie obciążał zarządcę, bo to zarządca ma uprzątnąć takie porzucone śmieci przez mieszkańców swojej nieruchomości, albo przez osoby, które przychodziły koło tego, albo przyjeżdżały i wyrzuciły akurat w tym miejscu. Mhm. Czyli mieszkańcy w pierwszej kolejności powinni zgłaszać takie wnioski do zarządcy osiedla? Najlepiej do zarządcy nieruchomości, dlatego że zarządca nieruchomości może podjąć stosowne działania, może do nas wystąpić o dodatkowe kontenery, może zorganizować osoby, które te kontenery załadują, bo my podstawimy kontenery, ale nasz wykonawca absolutnie nie będzie tych mebli porzuconych w różnych miejscach na zarządzanej nieruchomości przez zarządcę zbierał i wrzucał do kontenera. My podstawiamy kontener i go zabieramy. Załadowanie leży po stronie zarządcy, więc najlepiej zgłaszać do zarządcy. Jeśli mieszkańcy widzą, że zarządca nie działa tak prężnie, jak powinien, że nic się nie dzieje w temacie zaniedbania, mogą zgłosić do nas, my sprawdzimy jeszcze raz, co się dzieje, sprawdzimy naszych też wykonawców, czy to nie są jakieś działania na przykład naszych wykonawców, które można by poprawić, ale też zgłosimy do Straży Miejskiej i też mieszkaniec może zgłosić do Straży Miejskiej. Straż Miejska ma uprawnienia, żeby zachęcić zarządcę do wypełniania przez niego obowiązków, ale też oczywiście zazwyczaj to jest tak, że pierw idzie informacja, że prośba o uprzątnięcie, brak reakcji, to są kolejne, bardziej dotkliwe finansowe konsekwencje. Więc tutaj najlepiej, żeby po prostu mieszkańcy też brali sprawy w swoje ręce i albo do nas, albo do zarządcy, żebyśmy zadbali o ten porządek. Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w skrócie PSZOKI. No właśnie, co to takiego, jak to działa we Wrocławiu? To są też fajne miejsca dla mieszkańców Wrocławia. W Wrocławiu mamy dwa takie, na Kazimierza Michalczyka 9 i Janowskiej 51, które też służą do tego, żeby właśnie nie wyrzucać tych niepotrzebnych rzeczy pod osłony. Wystarczy przywieźć do nas, mieszkańcy oddają te odpady za darmo, więc żadnych opłat się nie wnosi. Wjeżdża się na teren PSZOKA, mówi się moim kolegom, co się chce wyrzucić. Koledzy kierują do kontenera, konkretnego pojemnika, bo to są podzielone pojemniki i kontenery, bo tam jest selektywna właśnie zbiórka, więc nie są to zwykłe śmieci. Nie są to zwykłe śmieci, to są meble, elektroodpady duże, małe, przeróżne, to co nam przyjdzie do głowy jako elektroodpad można przywieźć. Można przywieźć również takie rzeczy jak naczynia, garnki, talerze, zestawy sztućców. To wszystko można przywieźć. My na to mamy konkretne kontenery. Można przywieźć opony, suszarki, rowery niepotrzebne, żeby tego nie wyrzucać. Tak naprawdę wszystko. Wszystko. Nie wiemy, co z tym zrobić? Co z tym zrobić? Oczywiście, jeśli ktoś będzie chciał przywieźć papy, to jest odpad niebezpieczny. My nie mamy na to decyzji, zgody, żeby to zbierać, to już trzeba we własnym zakresie. Na naszej stronie jest wykaz rzeczy, które przyjmujemy, to jest szeroki naprawdę wykaz. Jeśli ktoś chce się jeszcze dopytać, zawsze można zadzwonić, bo często mieszkańcy dzwonią z pytaniem, czy dany odpad będzie na pewno przyjęty, czy w takiej ilości, bo tutaj też ważna taka informacja dla mieszkańców, to nie jest tak, że ktoś nam przywiezie 10 zestawów meblościanki z PRL-owskiej i my to przyjmiemy, dlatego że to już sugeruje raczej działanie jako przedsiębiorca, a my przyjmujemy odpady od mieszkańców. Tak samo przyjmiemy
przyjmiemy opony samochodowe, ale na pewno nie przyjmiemy, nie wiem, ciężarówki opon samochodowych. Też musimy brać pod uwagę, że to jest PSZOK dla wszystkich mieszkańców i tylko dla mieszkańców, nie dla przedsiębiorców. Ale na przykład jak baterie, tonery, płyty CD, kasety jeszcze bardzo często mieszkańcy przewożą. Jeśli ktoś ma fajne rzeczy, to znaczy z punktu widzenia na przykład dzieci mogą być atrakcyjne, to my mamy na PSZOK-u na Michalczyka 9 muzeum i te rzeczy tam wystawiamy i jak już dzieciaki będą mogły do nas chodzić, to mogą sobie oglądać te rzeczy w ramach warsztatów, jakie mamy z dziećmi i naprawdę nic tak dzieci nie cieszy, jak oglądanie starych komputerów, starych kaset albo odkrywanie, że telewizory działały kiedyś bez pilota. A kiedy można przywozić właśnie na te PSZOK-i te odpady? Zarówno PSZOK na Janówku, jak i na Michalczyka czynny jest w tygodniu. Na Michalczyka od 8 do 17 plus sobota od 8 do 16, na Janówku w tygodniu od 7 do 15, ale też z uwagi na to, że mieszkańcy chcą, zazwyczaj robią porządki w weekendy, to otwieramy również PSZOK na Janówku w weekendy i to są dwie soboty w danym miesiącu. Teraz najbliższa to 7 listopada oraz 21 listopada. I tam przyjeżdżamy, zostawiamy, wyjeżdżamy. Oczywiście mamy w tej chwili sytuację, jaką mamy, czyli pandemia, jest koronawirus i tutaj też apel do mieszkańców, żeby przyjeżdżali w maseczkach. I moi koledzy, nasi pracownicy również mają maseczki i osoby bez maseczki nie będą wpuszczone na PSZOK. Wprowadziliśmy też limit out. Jednocześnie na teren danego PSZOK-u mogą wjechać 3 samochody, właśnie po to, żeby mieszkańcy mogli zachować ten dystans społeczny, który jest wymagany, żeby mogli czuć się też komfortowo i mieć takie poczucie w miarę zachowanej tej takiej przestrzeni dla siebie. Środki ochrony osobistej, czyli rzeczy, które od kilku miesięcy stały się naszą codziennością, a nigdy nie były, czyli maseczki, rękawiczki, wszelkiego tego typu rzeczy. Co z nimi robić? Jak je wyrzucać? Traktować jak zwykły odpad, czyli z maseczki, jeśli mówimy tutaj o maseczkach takich jednorazowych, to zmieszanych. Rękawiczki, jeśli używamy, można to wyrzucić do tworzywa, więc tutaj też nie ma problemu. Przede wszystkim pamiętać o tym, żeby wyrzucić to do kosza, bo to widzieliśmy wiosną, co się działo, latające rękawiczki, latające maseczki po ulicach, po chodnikach, zieleńcach, na drzewach wiszące. W tej chwili takiego jeszcze problemu nie ma, ale tutaj też byśmy chcieli, żeby mieszkańcy o tym pamiętali, żeby jeśli coś chcemy wyrzucić, żeby zawsze trafiło do kosza. Jeśli jest kosz przepełniony, to dotyczy zarówno tych takich pojemników na odpady komunalne, ale i koszy ulicznych, również można zgłosić do nas. Są na każdych koszach w mieście, które gmina stawia, więc te, które my mamy, czyli pojemniki na odpady komunalne i uliczne. Tam są numery, na które można zadzwonić, zgłosić, że dany kosz jest przepełniony. My ten kosz opróżnimy. Najgorsze, co można zrobić, to doładować ten kosz tak, że wiemy, że ledwo odejdziemy, wszystko się wysypie, dlatego że tak naprawdę zanieczyszczamy tą naszą wspólną przestrzeń, a w dobie koronawirusa dodatkowe niepotrzebne problemy z czystością są nam na pewno, nikt ich nie potrzebuje. No tym bardziej, że teraz wszelkie zbiórki odpadów, akcje sprzątające zostały zatrzymane. Zostały zatrzymane, zwłaszcza czerwona strefa, która została wprowadzona. Miała być jeszcze jedna akcja w sobotę, właśnie kiedy zaczęła obowiązywać nasza czerwona strefa. Te akcje są wstrzymane. Mieszkańcy sami też sprzątają, bo czasami nam piszą, że gdzieś tam pozbierali śmieci i w okolicy i zostawili pod pojemnikiem, czy możemy odebrać. My to odbieramy, no bo doceniamy fakt, że ktoś idąc na spacer bierze ten worek czy dwa worki i sobie zbiera to, co znajdzie po drodze. To jest bardzo fajna inicjatywa, która nie wymaga właśnie organizowania wielkich spotkań, ale to takie fajne, duże inicjatywy, gdzie czasami całe osiedla się zbierały i sprzątały tereny najczęściej zanieczyszczone, czyli te, które są w zasadzie nie objęte działaniami gminy. Mówimy tu o terenach na przykład na nadrzecznych lasach, które odwiedzamy i tam te odpady gdzieś się generują. No to są wstrzymane z uwagi właśnie na to, że nie możemy robić spotkań większych chyba niż 5 osób na raz. Dokładnie tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim i Państwa gościem była Dorota Witkowska z Ekosystemu Wrocław. Ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.